Kochani, znaleźliśmy się naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, natomiast wszyscy gramy do jednej bramki. A skoro tak, to musimy zachować rozsądek. I chociaż wiem, że to nie jest łatwe, bo za chwilę macie swoje wymarzone śluby i wesela, planowane często na 2, nawet 3 lata do przodu i macie prawo być zrozpaczeni, zrozgoryczeni, zawiedzeni. Natomiast pamiętajmy, że chodzi o dobro i bezpieczeństwo nas wszystkich. Dlatego jestem tutaj z Wami, chcę dawać Wam wsparcie i nie chcę, żeby nakręcała się ta fala paniki. Chcę Wam powiedzieć po prostu, z czym w tym momencie tak naprawdę wiąże się wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce. Aktualnie rząd zakazał zgromadzeń, więc także imprez, więc także wesel powyżej 50 osób. Teoretycznie w takim razie wszystkie imprezy poniżej 50 osób mogą się odbyć. Co ja Wam jednak radzę? Radzę Wam jednak bardzo dobrze się nad tym zastanowić, bo to po prostu nie jest w tym momencie bezpieczne. Nawet te imprezy do 50 osób. Poza tym podejrzewam, że to jest wszystko tylko kwestia czasu i za chwilę wesela w ogóle będą zakazane. Wesela, jak i śluby. Spójrzmy na przykład na Włochy. W tym momencie śluby też są zakazane. Nawet same ceremonie. Więc tutaj cały czas najważniejsze jest to, żeby na bieżąco śledzić sytuację i reagować adekwatnie. Nie mogę Wam powiedzieć, że macie reagować bez emocji, bo ja wiem, że to jest po prostu strasznie trudne. Natomiast bardzo Was po prostu proszę o rozwagę. Wszędzie w internecie pojawiają się informacje, co w takim razie z weselami, co w takim razie z umowami, z zaliczkami, z zadatkami, z karami umownymi itd. Więc teraz pokrótce Wam po prostu omówię sytuację, w której się znaleźliśmy. Po pierwsze, w tym momencie, kiedy rząd zakazał zgromadzeń powyżej 50 osób, kazał też zamknąć restauracje, więc wszystkie wesela, które miały odbyć się w tym czasie, oczywiście odbyć się nie mogą. Natomiast co w takim razie z karami umownymi, ze zwrotem zadatków, zaliczek? Absolutnie nie ma żadnej mowy o karach umownych. Jest to zarządzenie z góry, na które ani Wasi usługodawcy, ani Wy nie macie żadnego wpływu. To znaczy, żadne kary umowne obowiązywać po prostu nie mogą. Co w takim razie z zadatkiem, zaliczką? Zaliczka jest zwrotnym zabezpieczeniem, zadatek nie jest zwrotnym zabezpieczeniem. W przypadku zadatku jest też bardzo ważna informacja, że jeżeli to usługodawca odwoływałby Wasze przyjęcie, to teoretycznie powinien zwrócić Wam dwukrotność tego zadatku. W tym momencie, kiedy odgórny jest, jakby odgórnie zakładamy, że te imprezy odbyć się nie mogą i nie wynika to z winy ani jednej, ani drugiej osoby, to nie ma mowy o takiej karze w postaci zwrotu podwójnego zadatku. Natomiast zadatek powinien być zwrócony. Analogicznie oczywiście z zaliczką, która właściwie w każdej innej, wcześniejszej sytuacji jest zwrotna. Natomiast bardzo ważna jest jeszcze taka informacja, że jeżeli w umowie jest napisane, że na przykład zadatek jest czymś zabezpieczającym także elementy usługi, które zostały już wykonane, na przykład fotograf wykonał Wam już sesję narzeczeńską i było to zawarte w umowie, to taki zadatek nie jest zwracany. Ale co w takim razie w przypadku wesel do 50 osób? Albo co w przypadku wesel majowych, czerwcowych? Bo przecież majówki, czerwcówki też się boją. Co wtedy? W tym momencie, skoro nie ma żadnego zakazu z góry, to te wszystkie umowy są obowiązujące. A to znaczy, że tak, w tym momencie rezygnując z przyjęć weselnych, musicie liczyć się z tym, że usługodawcy mogą zażądać sobie kary umownej. Natomiast, tak jak powiedziałam, wszyscy gramy do jednej bramki. Wszystkim nam zależy na naszym wspólnym bezpieczeństwie, więc myślę, że bardzo ważne jest tutaj po prostu po ludzku się dogadać. Ja wiem, że nie zawsze jest to możliwe, bo Wy też musicie się postawić po stronie usługodawców, którzy bardzo często nie mają po prostu w tym momencie pieniędzy, bo skoro nie zarabiają, nie mają pieniędzy. Często różne zadatki, zaliczki zostały już wykorzystane na poczet jakichś tam wcześniejszych zobowiązań. Więc myślę, że my tutaj wszyscy po prostu musimy być ludźmi. Oczywiście umowa jest umową, nie możemy tego ruszyć, więc usługodawcy mają niestety prawo domagać się jakiegoś zadośćuczynienia. Natomiast jeżeli wykażą się rozsądkiem, to być może będziecie wspólnie potrafili znaleźć rozwiązanie z tej sytuacji. A jakie?
na przykład przełożyć ten termin, nie odwoływać wesela, tylko go po prostu przełożyć. Wtedy nie ma mowy o karach umownych, bo po prostu wszystkie zaliczki, zadatki przechodzą na inny termin. I ja sobie oczywiście zdaję sprawę z tego, że terminy na wesela w sezonie, w weekendy znikają na 2-3 lata do przodu, więc co teraz? Więc myślę, że bardzo dobrym kompromisem w tym momencie jest zdecydować się na wesele poza sezonem albo po prostu wesele w innym dniu tygodnia, czwartek, piątek. Zachęcam Was, żebyście zerknęły sobie na odcinek mój na YouTubie na temat właśnie wesela w nietypowym terminie. Być może to Was przekona do tego, że to wcale nie jest taki zły kompromis. No, jeżeli nie da się w sobotę czy w niedzielę, to piątek, czwartek też naprawdę będzie fajny w momencie, w którym już wszyscy będziemy bezpieczni. Inna alternatywa to też po prostu zorganizować wciąż sam ślub, natomiast wesele przełożyć na inny termin. Wtedy wesele możecie połączyć na przykład z ceremonią humanistyczną i jeszcze raz przeżyć tę wyjątkową chwilę już tym razem po prostu ze swoimi bliskimi. W kwestii bliskich też nie wiemy, jak zachowają się inne kraje. Więc może być tak, że na przykład u nas już ten stan zagrożenia epidemiologicznego przejdzie, a w innych krajach jeszcze nie. I jeszcze granice innych krajów wciąż będą zamknięte. Wtedy też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że po prostu niektórzy nasi goście nie będą w stanie przyjechać. A teraz często też pytacie się mnie, jeżeli macie wesele w maju, czy czerwcu, lipcu, sierpniu, odwoływać czy nie? Ja Wam nie jestem w stanie podać w tym momencie odpowiedzi, bo tak naprawdę ta sytuacja, tak jak powiedziałam, zmienia się bardzo dynamicznie, więc nie wiadomo, co tak naprawdę będzie za tydzień, a co dopiero za kilka miesięcy. Jeżeli jednak boicie się, to tak jak mówię, nie odwołujcie imprez, tylko ewentualnie je przesuńcie. Wtedy nie będzie mowy o żadnych karach umownych, o zwrotach zaliczek, zadatków itd. Więc jeżeli obawiacie się o siebie, o swoje rodziny, czy będą w stanie przyjechać na Wasze wesele, po prostu przełóżcie, ale nie odwołujcie. I na koniec bardzo Was proszę o wyrozumiałość dla obu stron. Czyli bardzo Was proszę, żeby pary były wyrozumiałe dla usługodawców, usługodawcy dla par, bo tak naprawdę my wszyscy jesteśmy w beznadziejnej sytuacji i to nikt na tym po prostu nie wygra. Jeżeli usługodawca nie chce odpuścić kary umownej, to być może on wcale tego nie robi ze złośliwości, tylko po prostu on się boi o swój byt, czy będzie w stanie zapłacić pracownikom w przyszłości, czy będzie w stanie zapłacić za rachunki, czy będzie w stanie opłacić ZUS-y, SRUS-y i tak dalej. To naprawdę nie jest łatwa sytuacja. Dla samozatrudnionych tym bardziej. Wielu samozatrudnionych ma innych pracowników pod sobą. Wielu samozatrudnionych ma kredyty, leasingi. To po prostu nie poczeka, niestety. Więc bardzo proszę obie strony o wyrozumiałość i o próbę dogadania się. Dla uspokojenia powiem, że wczoraj nawet widziałam taki wątek na pewnej grupie na Facebooku, gdzie usługodawcy mówili, że oni też się boją, więc oni też podchodzą do tej sytuacji z rozsądkiem. Wielu wcale nie nalicza tych kar umownych. Wiele osób też zwraca na przykład połowę zadatku czy połowę zaliczki. Myślę, że tutaj naprawdę większość daje sobie sprawę z tego, że gramy wszyscy do jednej bramki, a skoro tak, to każdy z nas jest otwarty na jakieś ustępstwa i dogadanie się. No i tego nam po prostu wszystkim życzę, żebyśmy trafiali teraz na ludzi, którzy naprawdę nie bagatelizują zagrożenia, zdają sobie z niego sprawę i po prostu są skłonni na ustępstwa i na kompromisy. I jest mi naprawdę bardzo przykro, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji. Jest mi bardzo przykro za te wszystkie pary, które mają zaplanowany ślub i wesele na najbliższe tygodnie, czy nawet w przyszłym miesiącu, bo naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, że cierpicie i jest mi okropnie przykro i piszecie do mnie i potrzebujecie wsparcia, dlatego ja tutaj jestem. Jeszcze raz przypominam, każdej z Was odpiszę, z każdą porozmawiam. Jeżeli będziecie potrzebowały wsparcia, żeby porozmawiać ze mną na Skype'ie, to naprawdę jestem dla Was otwarta i zawsze możecie do mnie napisać. Ja na tyle, na ile będę mogła, po prostu będę starała dawać Wam wsparcie. Ja w tym momencie nie rozwiążę wszystkich Waszych problemów i wiem, że być może to nie jest wiele, ale to jest po prostu tyle, ile ja jestem w stanie dla Was zrobić. Czyli po prostu dawać wsparcie, żebyście miały poczucie, że po prostu nie jesteście same. Mam nadzieję, że jak najszybciej wyjdziemy z tych problemów i za chwilę sezon ślubny ruszy pełną parą i już wszystko będzie odbywało się zgodnie z planem. Mam nadzieję, że stanie się to jak najszybciej, a tymczasem siedźcie w domu, jeżeli tylko możecie, ograniczcie wychodzenie i kontakty z innymi do absolutnego
minimum. Gramy do jednej bramki. Trzymajcie się ciepło, tulę Was mocno. Pa, pa, pa.